Hot 16 Challenge. Przyszliśmy dzisiaj na rynek, bo na AWF-ie pusto. O nie! Jak się patrzę w ten obiektyw, to głowę mam pusto. Dzisiaj troszeczkę inaczej, w innych okolicznościach, w innej lokalizacji, bo na uczelni pusto, więc przyszliśmy na rynek. Tutaj się coś dzieje, też niewiele, no ale zawsze pomęczymy kogoś. Co sądzisz w ogóle o walentynkach? Co dla ciebie jest za święto? No. Czy jest w ogóle świętem, czy... Dzień w sumie jak co dzień, bo każdy, no wiesz, uczucia można okazywać w każdy dzień, nie? Nie tylko od święta, nie tylko od walentynek, no ale jest to taki dzień w sumie, gdzie rzeczywiście bardziej się człowiek stara niby, nie? Przereklamowane, myślę. Zawsze jest okazja do tego, żeby gdzieś pójść i dobrą randkę mieć i wyznać sobie miłość, więc no, komercja, tak sądzę. Fajne święto, polecam wszystkim konsumować je z drugą osobą. Nie wiem, co mam powiedzieć, bardzo fajne święto. Czy coś sądzę? No nic nie sądzę, jakieś tam powiedzmy święto dla zakochanych. A czy potrzebne, czy nie, no to nie wiem w sumie. Pomysł na pierwszą randkę. Spacer? Albo jakaś romantyczna kolacja? Ja klasycznie raczej, czyli dobra restauracja, kolacja, wino. I długi spacer, to na pewno. Mam chwilę pomyśleć. Myślę, że najfajniejszym jest zabranie na piwo. Drinka. Na jakiś piknik na pewno najlepiej. Mhm. Ale no, walentynki nie za bardzo wypada piknik, także... Jaki był najlepszy prezent, jaki dostałyście na walentynki? Żadnego nie było. Nie no, może kwiaty. Okej, kwiaty, dobra. Ja chyba też żadnego nie dostałam. To był dobry film. Ale już... no. Jaki film kojarzy ci się z miłością? Oj, Dirty Dancing. O, trudne pytanie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Bym musiała się zastanowić, ale nie wiem. Bardziej filmy się ogląda, żeby pobyć razem, niż dla samego filmu. Tak, przynajmniej w moim odczuciu. To chyba Titanic. A jaka piosenka ci się kojarzy z miłością? In His Touch, Celine Dion. Ed Sheeran. Ed Sheeran? Ed Sheeran. Okay. Which song? Ed Sheeran. Song I Like You. Song I Like You. Listen to my heart. A zaśpiewasz? Nie. A jakie zwierzę ci się kojarzy z miłością? O kurde. Nie przychodzi mi żadne skojarzenie pierwsze, jeżeli chodzi o to. Okej. Okay. Miłością? Piesek. Rabbit? Rabbit? Yeah. Oh. Nice. Czy łobuz kocha najmocniej? To zależy, ale niekoniecznie. Niekoniecznie. Nie, najmocniej. Najmocniej może kocha, ale czy najbardziej to raczej nie. No nie, szedłbym w tę stronę. Oczywiście, że tak. Co powiedziałbyś osobom, u których walentynki wywołują smutek? Że będzie lepiej i odczarują ten... Żeby się nie martwili, ponieważ... No nie wiem w sumie co. Żeby się nie martwili. Czym jest dla ciebie miłość? Tam stoi. Może szybki najazd? Na miłość? Confident in the other person? Mm-hmm. Co byście zrobiły na walentynkową kolację? Zrobiłabym makaron ze szpinakiem. Lasagne. Netflix and chill, czy gdzie jakieś wyjście? Restauracja, kino? Raczej wyjście. Chociaż wiadomo, Netflix też ma swój klimat, ale raczej wyjście preferuję zawsze. Mm-hmm. Może nie do kina, ale lepiej chyba gdzieś wyjść, nie? Czy myślicie, że prawdziwa miłość w życiu spotyka się tylko raz? Myślę, że tak, że można odczuć kiedyś, że się spotkało prawdziwą miłość, ale tak naprawdę to było tylko takie chwilowe przejścia, a tak naprawdę taką miłość na całe życie spotka się kiedyś, może za długi czas, ale się spotka. Trudno mi powiedzieć, nie mam zdania na ten temat. Znasz jakieś walentynkowe, miłosne przesądy? Nie.
że w związku musi być jedna osoba brzydsza niż druga. Moja babcia tak mówi przynajmniej. A to nie strzelam. Chyba nie. Nie? Chyba nie. What do you more like? Flowers or sweeties? Sweeties. Sweetie? What kind of sweeties? I don't know. Every kind, yeah? Okay. Tutaj na rynku jakoś ludzie nie są tacy wygadani jak na uczelni. Po raz kolejny. Wioska wokół się kręci, że nie możemy tam razem z wami być. Tutaj z okazji, że jesteśmy na rynku, postanowiliśmy odwiedzić moich znajomych, którzy tu mieszkają. Ciekawe, czy będą zadowoleni z tego. My na pewno. Zapraszam. Siema! No nie! Loki, gdzie byś zabrał dziewczynę? Na spacer czy do kina? Czy po spacerze do kina? Loki, a co wolisz? Słodycze czy kwiaty? Hmm? Kwiaty zdecydowanie, ja wiem. Poobgryzane są już. Loki, a powiedz mi, co ci się kojarzy z miłością, co? Co ci się z miłością kojarzy? Ciasteczko. Człowiek. Dusty. Nie wiem, co. Ciocia. Ooooo.